Ja myślę, że muzyka jest trafiona na kolejową nutę. Właśnie, proszę się wsłuchiwać czasem w tak pędzącego pociągu. Ta muzyka chyba dodaje pewnej lotności, dlatego taką przygotowaliśmy. Wcześniej był jazz i blues. Mamy nawet w Polsce był Blues Express, a wjechała nasza cudowna benzyna Warszawa M20. Benzyna inspekcyjna Warszawa M20, taka była właściwie oryginalna nazwa. Dzięki ojcu naszej dyrektorki, tak pięknie odrestaurowana, zajęło to około 2 lat. One rozwijały prędkość 105 km na godzinę. Niestety, ze względu na przepisy, zawsze te przepisy są ważne, też przepisy bezpieczeństwa na polskich kolejach, ograniczono jej prędkość do kilometrów 80 na godzinę. Zakład w Skalmierzycach w latach 50. 60. właśnie te zwykłe Warszawy przerabiał na takie drezyny inspekcyjne. Około 200 sztuk stało się drezynami. Próbowano nawet pick-upa przebudować na drezynę, jednak to się nie przyjęło. Ale właśnie drużyny konduktorskie, czy sokiści, czy inspektorzy, toromistrze, to ci co badają tory, w skrócie używali takich drezyn do wyprawy na szlak, właśnie do przeprowadzenia inspekcji. Sama pobieda, na bazie której powstała Warszawa, mili państwo, bazowała też na pewnym modelu Forda i Buicka. Stamtąd zaszczepiono tę linię przy okazji strasznych lat stalinizmu. Kiedyś przechwycono amerykański samolot w Związku Radzieckim po to, by go skonstruować jako rosyjski. No i miał dziurę w kokpicie. Po prostu dziurę wody i parowozy pośpieszne. Pierwotnie parowóz PT-31, nazwany inżynierem Zembrzyckiego, też był w kolorze oliwkowym. Potem to się oczywiście przemieszało.